3 stycznia wspominamy świętego Daniela z Padwy. Na jego temat mamy niewiele informacji. Wiadomo o nim tyle, że był diakonem i na początku IV wieku, w czasie prześladowania za Dioklecjana, oddał życie za wiarę w Jezusa Chrystusa. Z biegiem czasu jego kult zaniknął. 26 grudnia 1075 roku w kaplicy świętego Prozdocyna, który był prawdopodobnie drugim biskupem Padwy, następcą świętego Marka, we włoskiej Padwie odkryto jego grób. Znaleziono w nim ciało przebite gwoździami i napis w języku łacińskim: tu spoczywa ciało świętego diakona Daniela, męczennika. Obecnie urna z relikwiami znajduje się w klasztorze benedyktyńskim w pobliżu Padwy, a święty Daniel czczony jest jako patron Padwy. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Daniel z Padwy aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie cierpliwie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.